Wilk jest głodny, wilk jest zły, wilk jest gotowy do wojny, czytaj gotowy do gry. Łódzki wilk nie zna litości, ostry jak taba z kokły. Kiedy horda na boisku gości każdy rządny krwi. Pora na łowy, pokaż nam zdobycz, już jest nasza. Chcesz być tańczącym z wilkami, no to serdecznie zapraszam. Ty i cały twój crew, dzwońcie do PZU. Klubowo powiększyć sobie składkę NW. Offense line, nie wydygani, wchodzi barami jak taranami. Każdy ma siłę jak Spartani, po zderzeniu padami odcinają prąd na chwilę. To nie atomówka, tylko wilki wpadły na Hiroshimę. Wilk jest głodny, pora na atak, petarda taka, że zmiata z powierzchni świata po kolejny touchdown, bo tak się do tej gry przykłada. Łódzkie wilki brygada wychodzą po awans. Nie po sławę i miliardy, lecz po chwałę z pola walki. To dla czystej satysfakcji, nie ma równych naszej szajki. Wilki Łódź, 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 wilki Łódź. Nie po sławę i miliardy, lecz po chwałę z pola walki. To dla czystej satysfakcji, nie ma równych naszej szajki. Wilki Łódź, wilki Łódź, wilki Łódź, wilki Łódź, wilki Łódź, wilki Łódź, wilki Łódź. Nigdy nie waż się poddawać przed końcowym gwizdkiem. Dopóki piłka jest w grze, nic nie jest oczywiste. Siódme poty i krew, nie ma że boli, czyż nie? Wilk nie pierdoli, z tym się rady. Chcesz być wilkiem? My jesteśmy jak jedna rodzina, jedna nas siła, drużyna jednak jedna jedyna. W sercach ma klimat, a nie ma tam szans, żeby omijać się z prawdą niewypowiedzianą twarz. Ludzka brygada, nie plejada gwiazd, sięga nieba, bo nie ma limitu teraz na bank. Sięgać trzeba po tytuł, bez kitu czas z siebie dać. Jeszcze więcej wysiłku, niż byś tu myślał, że masz. Tak się pisze historia, a nie tworzy legendy. Tak się walczy o order, przy tym zdobywa względy. Tak się zalicza progres, stając się coraz lepszym. Tak się zamyka mordę tym, co życzyli śmierci. Nie po sławę i miliardy, lecz po chwałę z pola walki. To dla czystej satysfakcji, nie ma równych naszej szajki. Wilki Łódź, 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 wilki Łódź. Nie po sławę i miliardy, lecz po chwałę z pola walki. To dla czystej satysfakcji, nie ma równych naszej szajki. Wilki Łódź, 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 wilki Łódź. Witamy wszystkich na kolejnej transmisji z futbolu amerykańskiego. Dzisiaj półfinał play-off pomiędzy Wilki Łódzkie a Angels Toruń. Dzisiaj to spotkanie na pewno emocjonuje wszystkich kibiców futbolu amerykańskiego. I dzisiaj zobaczymy ten niesamowicie ciekawy pojedynek. Wiemy, że zasadnicza runda to zupełnie co innego niż play-offy. W play-offach już nikt nie kalkuluje, nikt tak bardziej nie uważają na te kontuzje, bo tutaj liczy się wygrana, liczy się to, żeby przejść do tego finału, do tych rozgrywek najważniejszych, które dadzą upragniony awans w tym sezonie do najwyższej klasy rozgrywkowej polskiej Futbol Ligi. Więc już niedługo rozpoczniemy to ciekawe spotkanie pomiędzy tymi dwoma drużynami. Wilki Łódzkie szykują się do wyjścia w tym swoim klasycznym sposobie wybiegnięcia na boisko. I za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze zobaczmy tylko na sponsorów w dniu dzisiejszym. Już tam kierunek. Witamy serdecznie na meczu Polskiej Futbol Ligi.
dniu dzisiejszym zespół gospodarzy wielkowódzkich podejmuje zespół Angels Toruń. Wilki łódzkie w dniu dzisiejszym gościnnie rozgrywają mecz w Konstantynowie Łódzkim. Zaraz zespół Wilków pojawi się na boisku, zespół gości Angels Toruń. Oczywiście zachęcamy wszystkich do udostępniania tej transmisji, do podania dalej tak naprawdę informacji, linku do tego, gdzie można oglądać to spotkanie w dniu dzisiejszym, bo także równolegle rozgrywany jest drugi półfinał Polskiej Futbol Ligi, drugiej ligi pomiędzy Rajnos Wyszków a Armia Poznań i zobaczymy, które z tych dwóch par zespoły będą grały w tym finale o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. A tutaj już za chwilę ruszają Wilki w swoim klasycznym wyjściu na boisko. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing. Już wybiegają w tym bardzo dynamicznym wyjściu na boisko. Chcą pokazać swoją siłę i swoją dominację, która w tym sezonie naprawdę była bardzo widoczna. Wygrali wszystkie swoje spotkanie i dzisiaj chcą dokonać kolejnej rzeczy, kolejnej wygranej tak naprawdę i być jak na razie niepokonaną drużyną w tym sezonie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W zeszłym sezonie w dziewiątkach też wygrali wszystkie mecze poza tym finałowym meczem dającym awans właśnie do PFL 2. Ale dzięki zmianie regulacji, może zmianie ustawienia w ligach, Wilki Łódzkie występują właśnie w PFL 2. Wielkie brawa. Oba zespoły są już na boisku. Zaraz nastąpi losowanie. Rzut monetą. Dzisiaj rzucać monetą będzie gość honorowy, burmistrz miasta Konstantynowa Łódzkiego, Robert Jakubowski. Dzisiaj Robert Jakubowski, burmistrzem miasta Konstantynów Łódzki, ponieważ dzisiaj tu będzie rozgrywane to spotkanie. Honorowy gość rzuci monetą. I zobaczymy, kto rozpocznie to spotkanie. Witamy wszystkich na czacie, witamy. Prosimy też o to, abyście informowali nas, czy wszystko dobrze słychać, widać, jak wam się też podoba transmisja. Witamy Aleksander Malischew, Ultimate Hios 89 czy EB. Witamy, piszcie też, skąd nas oglądacie, z jakich miast, miejscowości, a może jesteście akurat na wakacjach, a chcieliście zobaczyć właśnie to spotkanie w dniu dzisiejszym i zobaczyć, kto awansuje do dalszej części, do tego meczu finałowego. W dniu dzisiejszym również dla najmłodszych został przygotowany w narożniku boiska dmuchaniec oraz popcorn. Zapraszamy serdecznie w trakcie meczu na przerwę. No i teraz losowanie. Korzystać intensywnie i dobrze się przy tym bawić. A w drugim narożniku boiska jest również Wish Sandwich, nasz partner w tym sezonie. Wilki liczą na to, że w tym sezonie będą mogli awansować do tej najwyższej klasy rozgrywkowej i powrócić tak naprawdę po paru latach, gdzie się po tej reorganizacji, z której to musieli na nowo układać ten zespół, budować go przez te kilka lat. No i teraz nastawiają się do powrotu do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, gdzie będą walczyć o te najwyższe cele w futbolu amerykańskim w Polsce, a może kiedyś także i za granicą, bo wiemy, że później także mecze rozgrywane pomiędzy zespołami europejskimi w Lidze Europy
8 Głazowski, Adrian 9, Sendlach, Kasper 10, Kapimos, Jakub 12, Kerszyn, Matthew Taylor 13, Pecyna, Jakub 16, Pobiński, Szymon 17, Piotrowski, Grzegorz. No i za chwilę rozpoczniemy. Mosłow, Krzysztof 27, Sobowiec, Mateusz 38, Rokiciński, Kasper 39, Miecznikowski, Jędrzej 42, Klauzę, Filip 43, Podobieński, Michał 44, Stanisławski, Grzegorz 46, Brukalski, Marcin. No i za chwilę pierwszy kick-off w tym półfinale play-off PFL 2 2023. Wilki rozpocznę nam od kick-offu i do piłki podchodzi. 74 i mocno wybita ta piłka jak najdalej. Jeszcze skozłowała i wyjdzie tutaj za boczną linię. Kolankiewicz tam 91, Balewski 1. I rozpoczęta pierwsza kwarta. Mamy już pierwszy kick-off i na boisku pojawia się nasza formacja obrony i formacja ataku. No już na boisku pojawia się formacja ofensywna w Wilkach i formacja defensywna, formacja ofensywna w Angelsach i formacja defensywna w Wilkach Łódzkich. No i zobaczymy teraz, jak sobie Wilki Łódzkie poradzą w tej defensywie, a tym bardziej jak poradzą sobie Angelsi w ofensywie. Wiemy, że no mieli ten sezon taki trochę w kratkę, ale jednak dzięki po swojej postawie udało się znaleźć w top 4 i dzięki temu mieć szansę tutaj powalczyć o te najwyższe cele w fazie play-off. No i pierwsza próba przed Angelsami. No i już za chwilę rozpoczęcie tej pierwszej próby. Teraz prawą stroną już bardzo dobrze, szybko ruszył Wojciechowski. Ale jednak powstrzymany tutaj. Przez zawodników Wilków Łódzkich. 72 Ciepomski Łukasz, 73 Bednarek Paweł, 74 Mosakowski Jakub, 75 Otręba Jakub, 76 Ryfliński Ksawery, 77 Portienko Mikajo, 78 Trażwito, 79 Żuchowski Łukasz, 83 Żerak Przemysław, 88 Nawojczyk Jarosław, 95 Tuszyński Dawid, 96 Ignacek Kamil, 97 Brokowski Kamil i numer 90. No i teraz druga próba do zdobycia około 5 yardów, aby mieć kolejne 4 próby i kolejna szansa na to przybliżyć się do pola punktowego. Już rozpoczęta gra znowu przez rozgrywającego quarterback, tutaj szóstką Wingright. Przepraszam, right back Wojciechowski. On tutaj próbował się przedzierać środkiem, ale bardzo dobrze tutaj zastopowany przez Wilki Łódzkie. Nie dały tutaj możliwości przedrzeć się przez środek. Nie udało się znaleźć tej luki w defensywie. I to trzecia próba teraz przed Angelsami. Teraz próba zagrania na prawą stronę, ale za mocne to dogranie. Gości numer 43, Podmiejski Michał. I zespół gości Angels Toruń ma teraz czwartą próbę. Są całkiem blisko swojego pola punktowego, mają teraz dwie opcje na rozegranie tej akcji, albo odkopią. No i teraz będzie chyba pytanie, czy będą jednak odkopywać tą piłkę jak najdalej od własnego pola punktowego, chyba tak, czy jednak będą jeszcze próbowali w tej czwartej próbie. Jednak chyba będzie odkopnięcie jak najdalej od własnego pola punktowego. Tak jak to. I teraz piłka zostaje złapana i jeszcze teraz biegnie prawą stroną, się próbuje przedzierać Sendłak. Kaczmarek i Kaczmarek powstrzymany na 37 yardzie własnej połowy. I ile mamy żółtą flagę?
żółtymi flagami sędziowie sygnalizują jakieś przewinienie. Zaraz dowiemy się. Zobaczymy, jakie przewinienie nastąpiło. I Wilki Łódzkie cofnięte o 10 yardów. Przewinienie po ich stronie. Kara przeciwko naszej drużynie. Zostajemy przy piłce, jednak zostajemy cofnięci. I z tego miejsca nasza formacja ataku rozpocznie swój rajd w stronę... No i z 10 yarda jednak będą musiały Wilki Łódzkie teraz swoją pierwszą próbę rozpocząć daleko od pola punktowego jak na razie. Ale to teraz przed nimi szansa, aby gdzieś tutaj znaleźć miejsce. I zobaczymy jaką. I teraz żółta flaga. Chyba za wcześnie ruszył tutaj zawodnik Wilków Łódzkich. Otręba. Żółte flagi na boisku. Nasi zawodnicy niestety wystartowali, zanim ruszyła flaga. Jest to fast start. Zostajemy cofnięci o 5 yardów. I kolejne 5 yardów cofnięte. Wilki Łódzkie. I dalej zostajemy z pierwszą próbą. I to tym razem mamy zdobyć kolejne 4 próby, mamy już 15 yardów do przejścia. No i zobaczymy teraz tą pierwszą próbę. Cofnięci dość o 5 yardów, więc 15 yardów do zdobycia. Ale teraz środkiem przedziera się Grzybowski. I udaje się kilka yardów zyskać, około 3 yardów zdobytych. Więc jeszcze 12 yardów. Druga próba przed Wilkami Łódzkimi. Jak na razie będzie ciężko. Wiemy, że Angels Toruń zdecydowanie chcieliby awansować do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, ale zobaczymy. I wymieniają piłkę teraz sędziowie. Sprawdzają jeszcze piłki. Wszystko musi być według regulaminu i zasad. Tak, tutaj bardzo uważają na także i jakość tych piłek. Regulaminowo muszą spełniać wszystkie wymagania. Więc bardziej restrykcyjna niż w innych dyscyplinach sportu. Teraz już rzuca tą piłkę na prawą stronę. Ale powstrzymany tam Przyborowski. Trzecia próba i cały czas blisko własnego pola punktowego i znowu do zdobycia około 15 yardów, więc tutaj bardziej strata yardowa niestety Wilków Łódzkich. No i zobaczymy teraz trzecia próba przed Wilkami Łódzkimi. Na pewno nie jest to komfortowa sytuacja, ale teraz już próbowali. Teraz środkiem bardzo próbuje i udaje mu się zdobyć z pewnością pierwszą próbę. Bardzo dobry bieg Russella Juniora, Dexter Russell Junior. On tutaj wziął na siebie ten ciężar tej trzeciej próby. I dzięki temu udało się zdobyć te kilkanaście yardów. I mają kolejne 4 próby Wilki Łódzkie i oddalają się od własnego pola punktowego, a jednocześnie przybliżają się do pola punktowego przeciwnika. Więc naprawdę bardzo dobra gra w wykonaniu Wilków Łódzkich w tym momencie. Teraz zamarkowane, już środkiem przedziera się teraz bardzo dobrze Grzybowski. I kolejna, teraz kolejna próba. Bardzo ładny bieg, co najważniejsze, bardzo ładny bieg, kolejna, pierwsza próba dla Wilków Łódzkich i w pierwszej próbie szybko pokonują te 10 yardów, zdobywają
I są coraz bliżej pola punktowego, oddalają się od własnego. Dziś ten początek mieli trudniejszy, ale znaleźli teraz sposób na to, aby przedrzeć się tutaj przez defensywę w Angels Toruń. Jak na razie Angelsi no w tych pierwszej momencie mieli tutaj pomysł na to, jak powstrzymać Wilki Łódzkie, ale teraz jakby Wilki znalazły troszeczkę swój sposób na to, jak tą defensywę ominąć. I zobaczymy jak teraz, teraz znowu Grzybowski, znowu Darek Grzybowski i świetnie mija, znowu kolejna pierwsza próba dla Wilków Łódzkich. No po prostu niesamowite, gra jak na razie bezbłędnie, ostatnie trzy próby. I coraz bliżej pola punktowego Wilki Łódzkie. Jacek Groski, dzięki za pozdrowienia ze Świnoujścia. Właśnie liczyliśmy na to, że będziemy mogli dostarczyć wam tą transmisję. A teraz już Wilki Łódzkie, Dexter teraz jednak będzie próbował dorzucać tą piłkę na prawą stronę. I aj wybit, aj niewiele brakowało. Teraz tam do piłki dobiegał Kuczka i jednocześnie Podczaski. Gdzieś tam niewiele brakowało, żeby jeszcze ją po zbiciu przez zawodnika Angelsów, czyli przez Pecynę. I druga próba przed Wilkami Łódzkimi. Ale powoli Wilki Łódzkie rozkręcają się tutaj nam w Konstantynowie Łódzkim. I zobaczymy, jaki mają pomysł na... na tą drugą próbę. Teraz znowu jednak teraz Dexter Lasser Junior, ale gdzieś tam złapany i udało się zdobyć co prawda ze 3 yardy, około 3 yardów Dextera. I trzecia próba dla Wilków Łódzkich. Bardzo szybko dopadli Angels i tutaj Dextera nie było szansy. Gdzieś tam jeszcze zahaczył jeden z defensorów Angelsów o nogę Larsela i dzięki temu powstrzymał go w tym spotkaniu. I teraz Russell już szykuje się do podania. Złapana ta piłka. I świetnie Kostrzyński łapie tą piłkę. Bardzo dobra gra podaniowa w wykonaniu Russella oraz Kostrzyńskiego. Kostrzyński pewnie łapie tą piłkę i są coraz bliżej pola punktowego. I do pola punktowego około 15 yardów. I cztery próby, więc coraz bliżej są Wilki Łódzkie przed zdobyciem pierwszych punktów w tym półfinale playoff PFL 2. Do pola punktowego Angels. I pierwsza próba. Teraz środkiem Grzybowski. I powstrzymany. Nie udało się zdobyć pewnie, jednak. I 10 yardów i teraz będzie on goal. Czyli mamy 4 próby i około 3 yardów do pola punktowego. I wydawać by się mogło, że tutaj Wilki Łódzkie no, są tuż, tuż od zdobycia od tych pierwszych punktów w dzisiejszym półfinale playoff. No i zobaczymy, jakie rozwiązanie teraz jeszcze Grzybowski i wbiega spokojnie w pole punktowe i zdobywa pierwszy touchdown dla... Pierwsze 6 punktów na naszym koncie. Dowiemy się zaraz, czy nasi zawodnicy zdecydują się na kopnięcie na bramkę i podwyższenie za 1 punkt, czy... I teraz zobaczymy, czy będzie podwyższenie za... dołożyć 2 punkty. 1 punkt. Do dzisiejszego dorobku. Czy jednak będą starali się wbiec w pole punktowe? I, mamy i jednak podwyższenie za 2 punkty, skuteczne.
I Wilki Łódzkie prowadzą już w tym momencie 8 do 0. W dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszym półfinałowym pojedynku. Wielkie brawa dla Darka oraz dla całej formacji ataku Wilków. No i teraz formacja Kick-Off pojawiła się na boisku, a Wilki Łódzkie prowadzą 8 do 0 w tym tej pierwszej kwarcie. No i zobaczymy teraz, jak sobie poradzą Angelsi teraz przyjmując tą piłkę. Już piłka w powietrzu. Teraz łapie to w rękawice zawodnik Angelsów. Wybiega poza linię boczną. I na boisku ponownie formacja atakująca. Formacja obrony Wilków Łódzkich. I jak słyszymy, także i kibice odzywają się, a teraz przed szansą Angelsi tutaj, aby zdobyć kolejne yardy i przybliżać się do tego pola punktowego. Zobaczymy, jak ofensywa Angelsów w Toruń poradzi sobie w tej pierwszej próbie. Wiemy, że na początku to oni też byli. Teraz płaska piłka, ale przejęta teraz piłka przez Kaczmarka. Michał Kaczmarek łapie tą piłkę. Niedokładne to podanie teraz w wykonaniu Angelsów. No i przejmują bardzo szybko tą piłkę Wilki Łódzkie i to oni będą mieli teraz szansę przybliżyć się do pola punktowego i zdobyć kolejne punkty wbiegające w pole punktowe. Aby w trakcie, kiedy na boisku jest nasza formacja ataku, aż tak mocno nie kibicować, bo chłopaki nie słyszą, co się dzieje w padlu. No i jak na razie widać bezbłędnie Wilki Łódzkie w tym półfinale. Teraz wielkie brawa, mamy zysk yardowy. Teraz Rafał Zapart popędził tą piłką, zdobył około 5 yardów zdobył w tej pierwszej próbie, więc dobry zysk yardowy. No i czekamy teraz na drugą próbę w wykonaniu Wilków Łódzkich. Jak na razie, no, formacja defensywna ma troszeczkę problem z tym, aby lepiej powstrzymać ofensywę Wilków Łódzkich, ale zobaczymy, może wprowadzą poprawki i będzie coraz trudniej Wilkom Łódzkim zdobywać te cenne yardy. Teraz bardzo nisko znowu, teraz do Zaparta, Zaparty i jednak zdobywa potrzebne yardy. I mamy kolejną pierwszą próbę, kolejne cztery. I kolejna pierwsza próba, kolejne cztery próby dla Wilków Łódzkich. Udaje się tutaj teraz Zapartowi pobiec tą piłką. Znalazł tam przestrzeń dla siebie i popędził środkiem przez defensywę Angels Toruń. No i około 25 yardów do zdobycia do tego pola punktowego. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądać ta próba w wykonaniu Wilków Łódzkich. I znowu teraz do Zaparta, ale zbyt czytelne to chyba było i niewielki zysk yardowy. Szybko powstrzymany. No, praktycznie żadnego zysku yardowego, można tu powiedzieć. Myślę, że około 2 yardów zdobyte. I jeszcze do pierwszej próby około 7-8 yardów. Zobaczymy teraz, jak będzie. Zostało tylko 21 yardów do pola punktowego zespołu gości. Teraz znowu przez Aleszy mocno szybko powstrzymany. Teraz chcieli tutaj zafałszować to podanie z Zapartem. Russell Junior chciał wziąć na siebie
ale jednak no nie było to dobre zagranie, dobra próba. No i cofnięcie mniej więcej o yard, czyli 11 yardów do zdobycia w tej trzeciej próbie, aby zyskać kolejne 4 próby. Dzisiaj na pewno Angelsom pomaga troszeczkę strój, a Wilkom trochę bardziej przeszkadza dzisiaj naprawdę. Ciepło słońce wyszło tutaj w Konstantynowie Łódzkim. No i daje na pewno mocno popalić, zwłaszcza zawodnikom w tych ciemnych kaskach. I teraz Russell będzie dogrywał płaską piłkę, ale za płaskie podanie. Do kuczki. No i zobaczymy, czy będą próbować odkopywać, czy jednak spróbują jeszcze w tej ostatniej próbie przedrzeć się przez defensywę Angels Toruń. A tutaj już formacja defensywna powoli szykuje się do wejścia na boisko, już przygotowani. Chyba będą odkopywać jednak, ale zobaczymy. Wiemy, że Wilki Łódzkie jednak ryzykują często, jeżeli chodzi o tą czwartą próbę. Jednak teraz bardzo dobrze. I dobre podanie, złapał to. I bardzo dobre podanie Dextera, tym razem do Kustrzyńskiego. Kustrzyński łapie to, poda tą piłkę, futbolówkę i dzięki temu zyskują kolejne 4 próby. Na 5 yardów przed polem punktowym, bardzo dobra gra, jednak poszli w ryzyko, zaryzykowali. I w ostatniej próbie bardzo dobre zagranie tutaj na skrzydło właśnie, na lewą stronę. Aby podwyższyć wprowadzenie w dzisiejszym spotkaniu. I teraz przed szansą Wilki Łódzkie na podwyższenie. Kolejny raz w tym spotkaniu w wyniku już w pierwszej kwarcie. I teraz Russell już środkiem zapart. Biegnie cały czas i wbiega w pole punktowe. Nie udało się powstrzymać tym razem znowu zawodników Angels Toruń, Wilków Łódzkich. I kolejne 6 punktów na koncie Wilków Łódzkich. I mamy już wynik 14-0. Zespół będzie starał się teraz podwyższyć prowadzenie o kolejne 2 punkty. No i teraz szansa na podwyższenie o kolejne 2 punkty lub o 1. Jednak będą prowadzić o 2 punkty i spokojnie wbiega zapart pole punktowe. Tam środkiem niewiele powstrzymywało zawodników, niewielu zawodników powstrzymywało Wilki Łódzkie i Rafała Zaparta. I dzięki temu zdobywają kolejne 2 punkty i mamy już 16-0 w pierwszej kwarcie. Pamiętajmy, że w futbolu amerykańskim czas jest zatrzymywany jednak od momentu, od zdobycia 34 punktów, powyżej 34 punktów mamy już nie zatrzymywany czas, żeby mercy, tak zwana mercy rule, czyli przepisy litują się nad drużynami trochę słabszymi, albo zakończenie pierwszej kwarty dzisiejszego spotkania. I mamy koniec pierwszej kwarty. I mamy już drugą kwartę, więc po pierwszej kwarcie 16-0. No i wygląda to naprawdę dobrze dla Wilków Łódzkich. Cztery kwarty po 12 minut. W przypadku niektórych akcji sędziowie zatrzymują zegar. W tym wypadku pierwsza kwarta minęła by szybko. I teraz wybita ta piłka, złapana bezpośrednio z powietrza i już teraz Angelsi próbują się przedostać, ale jednak bardzo dobrze powstrzymywana przez defensywę. I ponownie na boisku pojawia się formacja ataku Angels i formacja obrony Wilków Łódzkich. I formacja obrony ponownie na boisku Wilków Łódzkich. Jak na razie formacja defensywna spisuje się bardzo dobrze, bo Angelsi Toruń nie mają w tym momencie argumentów, przynajmniej w tej pierwszej kwarcie było ciężko się przedostać. Tracili bardzo szybko tą piłkę. Lasy Państwowe. I dosyć szybko to rozgrywane jest. SFD Łódź Manufaktura, Well Fitness Łódź Górna, Medic Protect, Physio Corps,
I już teraz w Angel Storuń przed szansą. Mamy move i teraz świetne zagranie na lewą stronę do Podobieńskiego. Ale Podobieński wypchnięty. Bardzo dobra pogoń tutaj zawodników Wilków Łódzkich. Zarówno Kaczmarek, jak i Stempleski, a także i pozostali zawodnicy pobiegli razem za Podobieńskim i nie pozwolili mu tutaj złamać tego biegu w kierunku pola punktowego. Urban Pro, wynajem autokarów i busów Łódź. Wielkie dzięki za ten sezon. I za no i cofnięcie mniej więcej o 2 yardy. I mamy ją jeszcze Angel Storuń, teraz 12 yardów do zdobycia w tej drugiej próbie. I mamy drugą próbę, około 12-13 yardów do przejścia. No i tam jeszcze dyskusja oczywiście z prowadzącym tutaj zawody speakerem między sędziami. Druga próba około 12 yardów do przejścia. Teraz przed nimi szansa znowu Angel Storuń i przed szansą tutaj zdobycie yardowej w tej drugiej próbie. Już dograna piłka do tyłu. Do grania, ale niedokładne. Teraz znowu zagrywane to do Podobieńskiego bodajże. Piłka w jego kierunku zmierzała, ale nie sięgnął jej. Ale też dobrze powstrzymywany tam przez Kaczmarka. Nie pozwolił mu się zbytnio rozwinąć. No i czekamy na kolejną, trzecią próbę. Jak widzimy, ciężko tutaj Angelsom przedrzeć się przez dobrze funkcjonującą dzisiaj defensywę Wilków Łódzkich, ale też no, są znani z tej defensywy w lidze. I teraz znowu bardzo mocno powstrzymywany zawodnik Angelsów Toruń i cofnięci praktycznie w tej trzeciej próbie o 9 yardów, więc mają 19 yardów w sumie do zdobycia w tej czwartej próbie i tutaj myślę, że będą próby jednak odkopywać tą piłkę. No tutaj nie było szans. Bardzo szybko zawodnicy Wilków Łódzkich ruszyli tak naprawdę na zmierzających zawodników gdzieś w kierunku pola punktowego. Nawet nie zdążyli złamać swojego biegu, aby przybliżyć się do tych 10 yardów. No i teraz żółta flaga na boisku. Kolejna żółta flaga na boisku. Kara przeciwko zespołowi gości. 5 yardów. Na boisku była nieprzepisowa liczba zawodników. Nieprzepisowa liczba zawodników w drużynie Angel Storuń. No i ukarani 5 yardami w tej sytuacji. Będą rozpoczynać jeszcze dalej z 24 yardy i odkopnięcie tej futbolówki jak najdalej, jednak złapana, bardzo dobrze teraz rzucona i powstrzymany dopiero w okolicach 30 yardu do pola punktowego Kaczmarek. Na boisku pojawia się nasza formacja ataku. No i pojawia się formacja ataków Wilków. No dzisiaj zdecydowanie Angelsi no, nie mogą nawiązać równej walki z Wilkami Łódzkimi. Zdecydowanie w ofensywie nie wychodzą im te zagrania. I próby niestety są marnowane. Natomiast w defensywie no, nie mogą znaleźć pomysłu czy też sposobu na bardzo dobrze zorganizowaną ofensywę Wilków Łódzkich. Na pewno kibice Angelsów liczą na to,
że jednak w którymś momencie zaczną punktować. Ale z pewnością nie będzie to łatwe. Już teraz piłka w górze. Racer Junior do Kustrzyńskiego. Kustrzyński, ale świetnie z Wodem to zrobił. Jednak wypchnięty poza linię boczną. Sędzia liniowy był na pewno blisko, widział to. No i bardzo dobry zysk jardowy dla Wilków Łódzkich. I kolejna pierwsza próba. A dla pola punktowego około 16 yardów. Tylko w dzisiejszym dorobku mamy już 16 punktów. Prowadzimy 16 do 0. Jak na razie 16 do 0. Druga kwarta. Bardzo długie rozgrywanie piłki, więc ten czas też szybko ucieka. Dużo tak zwanej żywej piłki w grze, czyli bez zatrzymań, bez powstrzymywania. To też ten czas zdecydowanie szybciej leci. Na przykład meczu, który komentowaliśmy 2 tygodnie temu. Armii Poznań, ale teraz bardzo dobrze wyczuli to zawodnicy Angelsów. Cyranowicz tutaj bardzo dobrze wraz z Matlakiewiczem popędzili w kierunku Dextera i powstrzymali rozgrywającego Wilków Łódzkich. I teraz mają około 13 yardów mniej więcej do tej pierwszej próby i 20 yardów do pola punktowego. Ale zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądać, jakiego sposobu. Druga próba przed Wilkami Łódzkimi. No i teraz Dexter jednak zagrywa, ale tutaj no, troszeczkę błędu własnego. Kustrzyński potyka się o nogi Dextera, niestety. I trzecia próba. Zatrzymane, mamy trzecią próbę. I pewnie pytanie, czy będą próbować jednak rozgrywać, czy będą odkopywać tą piłkę, ale znając Wilki Łódzkie, pewnie będą jednak próbować grać, próbować przebiec mniej więcej około 15-16 yardów. Zachęcamy, piszcie, skąd oglądacie teraz. Dexter próbuje zagrać, a odrzucił tą piłkę. I niestety teraz czwarta próba przed Wilkami Łódzkimi. Nie było to dobre zagranie. Cały czas mają sporo tych yardów do przejścia Wilki Łódzkie, ale zobaczymy te czwarte próby. No potrafią wymyślić zagranie, które dezorientuje mocno defensywę gości, ale zobaczymy, jak będzie przy tej próbie. I czas. Pierwsza przerwa dla Wilków Łódzkich. 30 sekund. Brakło chyba trochę pomysłu, co zrobić w tej sytuacji, dlatego muszą dłużej pomyśleć, jak się zorganizować w tej ofensywie i zdobyć kolejne 4 próby. Czas na wodę, czas na uzupełnienie płynów. Kibicom też zalecamy uzupełniać płyny. Zwłaszcza jeżeli jesteście na powietrzu. Nas tutaj słońce na pewno dogrzewa tutaj na tym podejście do transmisji. No i zobaczmy teraz czwartą próbę w wykonaniu Wilków Łódzkich. Już do granata, piłka do Dextera. Szybko grana teraz podczaski. Ale obrakło tutaj. Nieskutecznie. I przechodzi piłka w posiadanie Angels Toruń. Udało się tym razem powstrzymać Wilki Łódzkie. No i przed szansą będą teraz Angelsi, aby powalczyć tutaj o te cenne punkty.
No i zobaczymy teraz, jak formacja ofensywna Angels Toruń poradzi sobie z defensywą Wilków Łódzkich, które jak na razie dzisiaj bardzo dobrze funkcjonują. Można by powiedzieć, że prawie bezbłędnie powstrzymują. I już teraz znowu piłka w posiadaniu Angels. Próbują się przedostać, ale gdzieś tam złamał to do środka zawodnik Angelsów. Bardzo ładna akcja naszej formacji obrony. Około 3 yardów w wykonaniu Angels Toruń. I druga próba przed nimi. Prowadzimy dzisiejsze spotkanie 16 do 0. Mamy teraz drugą kwartę. No i zobaczmy teraz, jakie rozwiązanie wybiorą zawodnicy z Torunia. Angels już próba środkiem przedostania się, ale szybko sprowadzony do parteru teraz zawodnik Angelsów. Popędzili tam zawodnicy wielkie brawa dla nich. Wilków Łódzkich. I trzecia próba dla Angels Toruń. I nadal 10 yardów do zdobycia, aby mieć kolejne 4 próby. Jeżeli znacie obecnie wynik i sytuację w tym drugim meczu półfinałowym między Rajno Zwyżków a Armię Poznań, będziemy wdzięczni, możecie napisać na czacie. Chętnie przekażemy te informacje tutaj zgromadzonym zawodnikom. A teraz dobre podanie, złapał to świetnie zawodnik Angelsów. No i zyskuje około 6 yardów. I czwarta próba przed Angels Toruń. Czwarta próba dla Angels. Zobaczymy zaraz, czy zdecydują się odkopnąć. I jak najdalej od swojego pola punktowego, czy jednak będą starali się rozegrać tę akcję i zdobyć kolejne 4 próby dla swojej drużyny. No i teraz już szansa, ale powstrzymany zawodnik Angels Toruń. Nieskuteczna ta próba w wykonaniu drużyny z Torunia. I Wilki Łódzkie znowu wymieniają formację. Formacja ofensywna pojawia się teraz na boisku. I znowu Wilki Łódzkie przed szansą podwyższenie wyniku, na zmianę wyniku w tym spotkaniu. 21 yardów do przejścia do pola punktowego Angels. Zapraszam serdecznie na wszystkie dzieci na Duchaniec, na Duchańca narożniku boiska oraz darmowy popcorn. Teraz już zagranie przez środek, jeszcze się przedzierają, teraz Zapart, jeszcze próbował. A tam, jeżeli chodzi o drugi półfinał, to Rajnos z Armią remisują 0 do 0 jak na razie. I teraz z tego, co widzę, udało się drużynie Armii Poznań zdobyć pierwsze punkty w drugiej kwarcie. A teraz tutaj Wilki Łódzkie mają swoją szansę w drugiej próbie i około 8 yardów do przebiegnięcia. Teraz Zapart rusza, próbuje jeszcze tam mijać. Ale niestety nie udaje się, ale zysk yardowy jest i to trzeba na pewno dopisać. Mamy około 1 yarda do zdobycia w tej trzeciej próbie.
A w Wyszkowie Armia Poznań prowadzi 0-6 w drugiej kwarcie. I kolejna akcja biegowa. I kolejny raz Rafał Zapart. Zastanawiam się, jaka była, będzie decyzja sędziów. Rafał został zatrzymany. Została mi wyrwana piłka. No i teraz kolejna próba dla Wilków Łódzkich. I sędzia poinformował, że piłka pozostaje w naszych rękach i mamy kolejne 4 próby i coraz bliżej pola punktowego. Kolejne 4 próby dla Wilków Łódzkich, jednak udało się przebiec. Zaliczyli tą próbę drużynie Wilkom Łódzkim sędziowie. No i mają kolejne 4 próby i do przebycia około 12 yardów, 11 do pola punktowego. Więc naprawdę bardzo ciekawie tu się robi. Jeżeli teraz podwyższą wynik, to Angelsom będzie bardzo ciężko wrócić do gry w tej drugiej części spotkania. A teraz już piłka. I teraz Russell zagrywa i bardzo dobre podanie do Kustrzyńskiego. Kustrzyński łapie to w ręce. Kolejne 6 punktów na koncie naszego zespołu. Bardzo dobre podanie. Jeszcze możecie zobaczyć powtórkę. I mamy 22 punkty w tym momencie do zera. Dołożyć jeszcze 2 punkty przed końcem pierwszej połowy. Więc tu na razie można powiedzieć bez niespodzianki. Wilki Łódzkie no, przepracowały ten okres. Mieli sporo czasu, żeby się dobrze przygotować do tych rozgrywek play-off, ponieważ chyba najwcześniej zakończyli rozgrywki zasadnicze. A teraz podanie i łapie to świetne podanie teraz do Przyborowskiego. I kolejne 2 punkty dla Wilków Łódzkich. Mamy 24-0 w dniu dzisiejszym w drugiej kwarcie. No i jak na razie Angels Toruń nie mają argumentów w dniu dzisiejszym. I już pojawiła się formacja kick-off na boisku. Prowadzimy 24-0 i na boisku ponownie nasza formacja kick-off. Wielkie brawa dla naszego zespołu. No i zobaczymy teraz, jak będzie wyglądała kolejna, dalsza część spotkania, bo jak na razie 24-0 Wilki Łódzkie prowadzą i coraz ciężej będzie powrócić Angelsom do gry. A teraz wykopnięta ta piłka daleko i już złapana przez Angelsów i próba jak największej zdobyczy jardowej, ale jednak złapany zawodnik Angelsów jak najszybciej powstrzymany. No i na razie Angelsi nie mogą z własnej połowy wyjść. Informacja ataku Angels. Na razie wygląda to bardzo dobrze. Teraz formacja ofensywna Angelsów będzie próbować tutaj zdobyć kolejne yardy i przybliżyć się do pola punktowego. Za chwilę przerwa w dzisiejszym spotkaniu, więc zachęcam już do ustawienia się w kolejce do Wish Sandwich, zanim wszyscy ruszą na przerwie, aby spróbować ich pyszny kanapek. I teraz już próba zagrania do Podobińskiego, ale mija się niestety z piłką niedokładne zagranie przez jednego z zawodników Angelsów i bardzo ciężko im się będzie rozgrywać teraz. Druga próba. Nadal 10 yardów do zdobycia dla Angelsów.
No i zobaczymy teraz, jak to wygląda. Niczy jednak Angelsi tu przełamią tą defensywę, która jak na razie bardzo bezbłędnie, ale szybko popędził. Dobrze złapana piłka, ale wycofany zawodnik Angelsów Wojciechowski. Bardzo szybko i bardzo skutecznie dopadają zawodnicy Wilków Łódzkich do biegnącego z piłką Wojciechowskiego. No i kolejna, trzecia próba przed Angelsami, ale no gdzieś brakuje troszeczkę pomysłu. Ale przede wszystkim bardzo czujnie i bardzo dobrze w defensywie Wilki Łódzkie w dniu dzisiejszym funkcjonują. Trudno znaleźć tutaj słaby punkt, słabe miejsce w tej defensywie, aby się przez nią przedrzeć. No i Angelsi naprawdę mają ciężki orzech do zgryzienia w tej drugiej kwarcie. I teraz żółte flagi na boisku. Nasi zawodnicy ruszyli się zbyt szybko. I z tego, co tutaj podpowiada speaker, że zawodnicy Wilków Łódzkich ruszyli zbyt szybko. I 5 yardów kary. Zostajemy ukarani. Z Wilków Łódzkich. No i trzecia próba i około 2 yardów do zdobycia mają Angels Toruń teraz. Bliżej naszego pola punktowego. Na szczęście Angels automatycznie nie mają kolejnych 4 prób, pierwszej próby. Więc zobaczmy teraz, jak w tej trzeciej próbie, czy uda im się zdobyć się po raz pierwszy. Ależ teraz powalony zawodnik. Skuteczna akcja. Jarek Kalita powalił tutaj rozgrywającego Angels Toruń. Nie było szansy tutaj na ruszenie się tak naprawdę. I czwarta próba przed Angels Toruń i mają do około 8 yardów do zdobycia jeszcze do tej kolejnych 4 prób. Jak na razie kłalaski są słyszalne tutaj od strony pozostałych zawodników, jak i kibiców, bo to była naprawdę ładna akcja w defensywie w wykonaniu Wilków Łódzkich. I teraz piłka wykopana jak najdalej. Ale poczekają zawodnicy, jak opuści boisko. I formacja ataku z około 20 yarda rozpoczną swoją podróż w kierunku pola punktowego. I nie rozpoczną, bo sędzia zakończył pierwszą połowę spotkania. No i teraz zapraszamy wszystkich na przerwę. Ma Wilki Łódzkie jak na razie 24-0. Więc, a w drugim półfinałowym meczu 0-7 Armia Poznań prowadzi nadal. Które chcą wziąć udział w kopaniu piłki na odległość. Fajne nagrody do wygrania. Zapraszam tutaj serdecznie do Marcina. I zobaczymy z tą drugą połowę za kilkanaście minut, chwila przerwy dla wytchnienia naszych głosów. A tutaj będą organizowane konkursy dla zgromadzonych kibiców. No i jak na razie idzie wszystko po myśli drużyny Wilków Łódzkich. No jesteśmy ciekawi, jak będzie to wszystko wyglądało w tej drugiej połowie, pozostałych dwóch kwartach. A my też za chwilę wrócimy do Was, a teraz zapraszamy na krótką przerwę od naszego, a przede wszystkim od mojego głosu, a także do uzupełnienia płynów oraz przekąsek na pozostałe dwie kwarty.
I powoli wracamy z komentarzem, a także z tymi informacjami boiskowymi, co się dzieje. Sędziowie powoli zmierzają w kierunku boiska. Już za kilka pewnie minut rozpoczniemy drugą część tego spotkania. Będziemy mogli rozglądać, patrzeć na emocje. Co prawda tych emocji coraz mniej, ponieważ Wilki Łódzkie prowadzą 24-0. No i trudno tutaj patrzeć na szanse Angels Toruń. Zdecydowanie mają trudny przebój w tym półfinale z Wilkami Łódzkimi. Ale liczymy na to oczywiście, że Angels Toruń zaczną nawiązywać tą walkę, aby to spotkanie było jeszcze ciekawsze dla wszystkich widzów oglądających. Wiemy, że trwa drugi półfinał w Wyszkowie. No i każdy także zerka to, co na mecz, który dzieje się tam. I tam na to wszyscy czekają. Jak na razie tam 0-7 prowadzi Armia. Też zobaczymy. Czy 2-7 wynik jest w Szkowie. Armia prowadzi. A teraz też tam przerwa. A my już za chwilę wrócimy do was z dalszą częścią spotkania. Jeszcze ostatnie rozmowy zawodników, ostatnie rozmowy także sędziów. I za chwilę rozpoczniemy dalszą część spotkania. Na razie dwie pierwsze kwarty dość szybko się zakończyły. No i już wracamy teraz. Partnera Wilków w tym sezonie. No i to Angelsi będą rozpoczynać się wykopem w tej trzeciej kwarcie. Lasy Państwowe, Hattrick TV, SFD Łódź, SFD Łódź, Manufaktura, Well Fitness, Łódź Górna, MediProtect, Physiocorps, Justin Sound, nagłośnienie, oświetlenie, Scena Łódź, and Beauty and Body Studio. No i Angelsi rozpoczną. No i zobaczymy teraz, jakie Wilki Łódzkie powrócą tutaj do tej gry ofensywnej. Wielkie dzięki za ten sezon. I wracamy do gry. Kick-off Angels Toruń. Już płaskie, wybita ta piłka, ale jednak powstrzymane, zabrane teraz przez Koczkę Kuczka, przebiera się tam prawą stroną. No i zatrzymany na około 32 jardzie własnej połowy. Piłka odbijająca się po ziemi jest bardzo trudna do opanowania. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę poleci. I teraz będą rozpoczynać się zawodnicy Wilków Łódzkich o formacją ofensywną, która jak na razie też dobrze spisuje się. I na boisku pojawiła się już nasza w tym meczu informacja obrony Angels Toruń. Przypomnę, po pierwszej połowie dzisiejszego spotkania prowadzimy 24-0. 24-0, więc no kolejna szansa dla Wilków Łódzkich gdzieś zbliżyć się do pola punktowego, do zdobyczy kolejnych punktów w dniu dzisiejszym.
no i zagrać w tym finale, który jak już wiadomo za 2 tygodnie. A teraz środkiem przedziera się podczaski cały czas bardzo ładny bieg, dopiero powstrzymany gdzieś padem przez Podobieńskiego. Gdyby nie Podobieński, to tutaj podczaski by zdobył naprawdę niezłą zdobycz jardową, a tutaj około 30 jardów zdobytych. No i teraz będą zaczynać z 30 jarda połowy przeciwnika, więc 30 jardów do pola punktowego, ale to najważniejsze to zdobyć te pierwsze 10 jardów i dostać kolejne 4 próby. I zobaczymy teraz, jak Wilki Łódzkie sobie tutaj poradzą. 30 jardów do pola punktowego Angels. Już teraz znowu Dexter rusza lewą stroną, próbował się tam przedostać jeszcze z wodem, ale tym razem nie udało się zdobyć tych pierwszych 10 yardów, gdzieś około niecałe 10 yardów zdobyte, naprawdę dosłownie brakuje jednego kroku teraz, żeby zdobyć kolejne 4 próby. A to druga próba Wilków Łódzkich. I około 21 jardów do pola punktowego, ale 1 jard, ten najważniejszy teraz, żeby zdobyć, aby mieć kolejne 4 próby. Pozdrawiamy wszystkich kibiców na żywo, a teraz prawą stroną rusza. I bardzo dobrze, ładnie i skutecznie teraz Przyborowski popędził prawą stroną i wyszedł za linię boczną. Dzięki temu zdobywa kolejne 4 próby i tak zwane 4 próby do pola punktowego. Już mamy tutaj około 7-8 yardów do pola punktowego. No i coraz bliżej Wilki Łódzkie, aby podnieść tutaj wynik o kolejne 6 punktów. Jak na razie 24 do 0. I już Darek Grzybowski popędził przez środek i zdobył kilka cennych yardów. No i mamy około 3 yardów do zdobycia do pola punktowego i druga próba Wilków Łódzkich. No i coraz bliżej. Wilki przybliżają się do tego meczu finałowego. No i teraz już przy piłce dobrze zagrana piłka środkiem. Grzybowski Darek przedziera się i jednak zdobywa pole punktowe i kolejne punkty na koncie Wilków Łódzkich i już mają ich 30. Darek Grzybowski po raz kolejny zameldował się w polu punktowym Angels Toruń. No i czekamy teraz na jakie rozegranie wybiorą Wilki Łódzkie, ale pewnie znając ich charakter i to, że chcą zdominować tutaj to spotkanie, będą próbowali jednak wbiec w pole punktowe i podwyższyć wynik o 2 punkty, przybliżając się coraz bliżej do tej zasady Mercy Rule, w której to już czas nie będzie zatrzymywany. No i zobaczymy teraz, jakie rozwiązanie wybiorą. Teraz znowu przez środek Darek Grzybowski, ale powstrzymany, zatrzymany tuż przed polem punktowym. I już Wilki Łódzkie nie mogli tutaj podwyższyć tego wyniku w tej próbie. Ale 30 do 0 prowadzą teraz Wilki Łódzkie. 30 do 0 w dzisiejszym spotkaniu. I wielkie brawa do całej formacji ataku Wilków Łódzkich. Na boisku już formacja kick-off naszego zespołu. To oni będą wprowadzać piłkę. No i formacja kick-off już na boisku. No i teraz przed nimi szansa. Jak najszybciej powstrzymać Angels Toruń.
No ale Angelsi muszą tutaj zacząć walczyć, dziś zdobyć te punkty, bo jak na razie trudno im tutaj o walkę. I już piłka w powietrzu, wysoko zawieszona, łapie ją bardzo pewnie zawodnik Angelsów, środkiem się przedziera, ale nie pozwalają tu za zbyt wiele. Mimo wszystko zdobyte cenne yardy, około 38 yardu. Yardów na własnej połowie i od tego miejsca będą zaczynać Angelsi swoją podróż, pogoń w kierunku pola punktowego Wilków Łódzkich. Chociaż wiemy, że dzisiaj formacja defensywna Wilków Łódzkich jak na razie nie do przejścia. Ciężko znaleźć lukę w tej formacji, a także znaleźć sposób, aby ominąć tutaj blokujących zawodników, zwłaszcza tych, którzy dobiegają bezpośrednio do rozgrywającego lub otrzymującego podanie. I nie mają zbyt wiele miejsca na rozgrywanie wtedy tej futbolówki. Już lewą stroną teraz rusza Wojciechowski. Wojciechowski jednak wybiega za linię boczną. Nie udało się utrzymać w boisku, ale zdobyta pierwsza próba i kolejne cztery próby dla Angels Toruń. Chyba pierwszy raz, jak nie drugi w tym meczu. Więc zdobywają te cenne yardy dzięki temu sprytnemu zagraniu, na które nie byli przygotowani Wilki. No i już próba zagrania na lewą stronę do Podobińskiego. Podobiński próbuje się tam przedostać, ale jednak sprowadzony do parteru. Jeszcze żółta flaga na boisku, więc zobaczymy, jakie przewinienia tutaj dopatrzyli się sędziowie. Dużo lepiej wygląda gra formacji ataku Angels w tej połowie. No i teraz na pewno Wilki Łódzkie myślą, jak tutaj powstrzymać ofensywę. Jeszcze dyskutują sędziowie i teraz sędzia główny. No i teraz czekamy na decyzję po stronie Angels Toruń. Przeciwko Angels, jeden z zawodników po zakończeniu akcji. Niesportowo się zachował i... Niesportowe zachowanie jednego z zawodników Angels Toruń. Niestety i ukarani 15 yardami. No i to, co zdobyli, praktycznie stracili w tej akcji. No i teraz cztery próby z okolicy 40 yardu. I teraz próba podania do środka. Łapie to świetnie, przejmuje tą piłkę zawodnik Wilków Łódzkich. Cały czas szuka sobie miejsca, żeby jak najdalej pobiec. Jak najdalej i teraz dopiero pada na boisko, na murawę. Pawłowski, świetny rajd, naprawdę od przejęcia do pobiegnięcia w kierunku pola punktowego. Zdobywa bardzo wielkie brawa dla Przemka. Około 32-33 yardów zdobytych właśnie przez Pawłowskiego. I bardzo dobra akcja w jego wykonaniu. No i Angels Toruń tracą piłkę. Gdzieś pewnie troszeczkę może zdenerwowani, może rozkojarzeni tą decyzją sędziów o tej karze.
No, bardzo niedokładne było to podanie, które przejęli Wilki, a teraz Wilki Łódzkie. Ale jednak bardzo dobrze na Angels Toruń przeczytali to. I dopada tam Kapi Wąs. I zostaje bardzo szybko powstrzymany Grzybowski. No i cały czas teraz Wilki Łódzkie znowu będą prowadzić grę ofensywną. Dexter zagranie na prawą stronę, jednak piłka rzucona i niestety dopatruję się, że piłka dotknęła Murawy. Tej piłki piłka dotknęła boiska. Czyli podanie jest nieskuteczne. Podanie nieskuteczne i druga próba, trzecia próba przed Wilkami Łódzkimi. Około 13 yardów do zdobycia do tej pierwszej próby. No i teraz już rozpoczęli, teraz Dexter będzie szukał podania pewnie. Mocne zagranie. A niewiele brakowało, żeby złapał tą piłkę zawodnik Angels Pecyna. Pecyna był tak naprawdę o centymetr, żeby dobrze złapać tą piłkę. I żeby wrócić do gry, można tak powiedzieć. Czwartą próbę, tylko 12-13 yardów do przejścia, aby zdobyć kolejne 4 próby. I około 31 yardów do pola punktowego Angels. I około 33 punktów do pola punktowego, ale najważniejsze w tej czwartej próbie do zdobycia te 13 yardów. No i teraz nieskuteczne podanie i piłka będzie po stronie Angelsów. Minimalnych 10 yardów i piłka z miejsca, z którego rozpoczynaliśmy ostatnią akcję, przechodzi automatycznie w posiadanie gości i z tego miejsca formacja ataku Angels Toru rozpocznie swoją kolejną akcję. Co jak na razie to ofensywa w tej przynajmniej trzeciej kwarcie na pewno ma trochę większe problemy ze zdobywaniem kolejnych yardów dla Wilków Łódzkich, ale jak na razie Angelsi no gdzieś się, no nie mogą się przebić bliżej pola punktowego, aby mieć tą swoją szansę. Teraz zagranie na lewą stronę, już tam biegnie zawodnik Angelsów, próbuje się przedostać. I teraz zdobyte około 7 yardów przez Angels Toruń w pierwszej próbie. No i przed drugą próbą Angelsi. Już dogranie znowu na lewą stronę do Podobińskiego, ale Podobiński powstrzymany, ale już w bezpiecznej strefie za polem 10 yardów. Teraz mają kolejne 4 próby zawodnicy Angels Toruń. No i coraz bliżej pola punktowego Wilków Łódzkich. A teraz powstrzymany Podobieński, ponownie powstrzymany.
I teraz czas dla Wilków Łódzkich. Dla naszego zespołu. Krótka przerwa, 30 sekund i wracamy. No i czekamy oczywiście na rozpoczęcie. Jak na razie krótka przerwa dla Wilków Łódzkich, znaczy dla obu drużyn. A to Wilki poprosiły o tą przerwę, żeby uzgodnić taktykę na te kolejne, na tą drugą próbę Angelsów, żeby powstrzymać ich przed zdobyciem kolejnych yardów, a także uniemożliwić dzisiejszym, w dniu dzisiejszym zdobycz punktową. No i już Angelsi przy piłce, teraz to oni będą rozpoczynać. Druga próba, to 6 yardów od przejścia dla Angels. No i całe 40 yardów, ale flaga, rzucone flagi do góry. Flagi na boisku. Pytanie. Nasi zawodnicy za szybko ruszyli, zanim zawodnik Angels ruszył piłkę. Dostaliśmy ukarani 5-yardową karę. 5 yardów kary. Na szczęście automatycznie. Na szczęście dla Wilków Łódzkich, tak można powiedzieć, nie będzie to automatycznie pierwsza próba dla Angels Toruń, więc nadal druga próba, ale już tylko około 1 yardu do przejścia dla Angelsów. No i miejmy nadzieję, że się uda tej drużynie zdobyć te yardy i zdobyć kolejne 4 próby. Teraz zagranie bardzo dalekie, ale nieskuteczne i bardzo skutecznie powstrzymywane. Teraz przez chyba Pankowskiego. I trzecia próba dla Angels Toruń. I cały czas czekamy. No i teraz już piłka, ale niedokładne zagranie. Przerzucona ta piłka, zbyt mocno zagrana w kierunku zawodnika Angels Toruń. I czwarta próba przed Angelsami. Można powiedzieć, że dosłownie jeden krok dzieli ich od tego miejsca, gdzie będą mieli kolejne 4 próby. Ale wiemy, że to zadanie wcale nie należy do tych łatwych. Zapraszamy cały czas dzieciaki na dmuchaniec na roczniku boiska oraz darmowy popcorn oraz kapryczne jedzenie do Wish Sandwich. No i zobaczymy teraz tą czwartą próbę wykonania Angels Toruń, które no i właśnie rozpoczęli, ale znowu niedokładne zagranie do Podobieńskiego. Automatycznie przechodzi na stronę Wilków Łódzkich. To Wilki Łódzkie będą teraz próbować zdobywać te yardy. No i podwyższyć wynik jeszcze w tym spotkaniu. Jak na razie 30 do 0. Teraz Wilki Łódzkie będą w tej formacji ofensywnej próbować tutaj zdobyć te cenne yardy. Teraz ciągnięty tutaj za koszulkę Pankowski. Ale niestety nie udaje się zbyt wiele osiągnąć. Zdobyte około 2-3 yardów.
I druga próba dla Wilków Łódzkich. Jeszcze tam instrukcje od Dextera Russella Juniora do Podczaskiego, bo to on teraz będzie rozgrywał tą piłkę. Daje mu się tutaj pokazać w tej grze. Już widzieliśmy tego zawodnika na pozycji rozgrywającego. Teraz Podczaski jeszcze się przepycha, jeszcze próbuje przedostać się, ale niestety zaczynamy z tego samego punktu. No i czekamy teraz na to, w jaki sposób rozwiążą tą trzecią próbę zawodnicy Wilków Łódzkich w dniu dzisiejszym. I teraz już Podczaski zagrywa do Kuczki. Kuczka przepycha się i bardzo dobra walka tam Kuczki na bocznej linii i udaje się zdobyć kolejne cztery próby dla Wilków Łódzkich. Bardzo dobre podanie także w punkt do Kuczki. Musiał się trochę cofnąć, ale bardzo dobrze rozegrane. I kolejne cztery próby i coraz bliżej pola punktowego zawodnicy Wilków Łódzkich. Jak na razie wszystko idzie po ich myśli. Już piłką lewą stroną, Podczaski lewą stroną ruszył, sam wziął na siebie ciężar gry i zdobywa około 7 yardów w tej pierwszej próbie. I druga próba teraz przed Wilkami Łódzkimi i około 3 yardów do zdobycia, aby uzyskać kolejne 4 próby. No ale jeszcze na to potrzeba chwili. Teraz bardzo dobry rajd zawodnika Przyborowskiego. I kolejne 4 próby zdobyte przez Wilki Łódzkie. I kolejne 4 próby przed Wilkami Łódzkimi. Jak troszeczkę tutaj mniej do zrobienia mają, ale teraz bardzo dobrze pobiegnął Pankowski. Bardzo dobra próba, bardzo dobry bieg w wykonaniu Pankowskiego. Około 13-14 yardów zdobył i dzięki temu mamy kolejne 4 próby dla Wilków Łódzkich. No i do pola punktowego około 15 yardów. No i zobaczymy teraz, czy uda się zrealizować w tej pierwszej próbie przyłożenie, czy jednak nie. Ale teraz znowu Pankowski, znowu środkiem. No i zdobywa cenne yardy, około 5 yardów zdobytych. No i przed szansą cały czas Wilki Łódzkie, druga próba przed nimi. I około 10 yardów do pola punktowego. Jard za jardem jesteśmy bliżej pola punktowego. Z
Sędzia główny poinformował przed chwilą o zakończeniu trzeciej kwarty. Trzecia kwarta zakończona. I została nam ostatnia kwarta. Prowadzimy 30 do 0. 30 do 0. Zmienią teraz stronę i wracamy do gry. Zostało 12 minut regulaminowego czasu. I 12 minut regulaminowego czasu gry. W tych rozgrywkach playoff. Ale oczywiście czas zatrzymywany przez sędziów. Ale dzisiaj zdecydowanie dość szybko Wilki Łódzkie rozgrywają to spotkanie. A piłka naprawdę w tym spotkaniu jest żywa. Dużo, dłużej rozgrywane są akcje. Nie jest tak, że ona jest często stopowana. I teraz zobaczymy, jakie rozwiązanie wybiorą, bo mamy już czwartą kwartę. A w Wyszkowie 2 do 14 dla Armii Poznań. Wygląda na to, że coraz bliżej. A i teraz niewiele brakowało. Bardzo dobre to było podanie. Jednak za późno zorientował się Przyborowski. I nie złapał dobrze tej piłki. Trzecia próba. No i mniej więcej 10 yardów do zdobycia. Do pola punktowego, a 5 yardów do zdobycia, aby mieć kolejne 4 próby. No i teraz już znowu Podczaski próbuje zagrać tą piłkę, ale niedokładnie, niestety nie dociera ona do zawodnika Wilków Łódzkich. Próbowali innego zagrania niż dotychczas. I tam próbował Rolczak przyjmować to podanie. I teraz jednak Wilki Łódzkie proszą o czas. I na kolejną przerwę zdecydował się trener naszego zespołu. Krótkie 30 sekund i... Muszą uzgodnić tutaj, jakie rozegranie wybrać na tą czwartą próbę. Tuż przed polem punktowym, można powiedzieć. Więc naprawdę niewiele do zdobycia, aby zdobyć kolejne 6 punktów, a może i więcej przy podwyższeniu. Wracamy po krótkiej przerwie. No i już czekamy na tą ostatnią próbę Wilków Łódzkich. Czy ona będzie skuteczna? Czy ta próba biegowa? Raz Podczaski już mocno zagrywa płasko. Jeszcze próbuje Kuczka i Kuczka wbiega w pole punktowe. Nie dał się powalić i kończą w polu punktowym zawodnicy Wilków Łódzkich i dopisują sobie kolejne 6 punktów. Zaraz dowiemy się, jakie i przeciw komu będzie przewinienie. Jeszcze zobaczymy, jakie przewinienie. No i niestety... Niestety nie będzie tutaj zaliczona ta próba. Niesportowo zatrzymywał. Niesportowo zatrzymywanie jeden z zawodników Wilków Łódzkich. I 10 yardami zostałem ukarani Wilki Łódzkie. No i do pola punktowego. Już 20 yardów, a niestety 15 yardów do zdobycia, do przejścia, aby mieć kolejne 4 próby. 20 yardów do pola punktowego Angels.
No i wydawać by się mogło, że już tutaj prawie po meczu, że już kolejne zdobycze punktowe, ale jednak łatwo nie było. I mocne zagranie teraz, aj niewiele brakowało do kuczki, to było zagranie, ale jednak w tym momencie tracą piłkę Wilki Łódzkie i to Angels Toruń będą mieli szansę tutaj ponownie powalczyć o te cenne punkty i o cenne yardy w tej czwartej kwarcie. No i teraz Angels Toruń będą podchodzić tutaj do gry, do tej formacji ofensywna będzie starała się pokonać. I żółte flagi na boisku. Pięć yardów kary przeciwko Angels Toruń i oni cofnięci o 5 yardów. Teraz do zdobycia 15 yardów do kolejnych czterech prób. Teraz bardzo dobrze podanie prawą stroną, biegnie cały czas zawodnik Angelsów i wypchnięty tutaj za linię boczną, ale bardzo dobra próba w wykonaniu Angelsów, świetny bieg w wykonaniu zawodnika Angels Toruń. A i teraz zdobytych około 40 yardów i 23 yardy dzielą teraz Angels Toruń od pola punktowego. Jest tu 7-8 yardów od naszego pola punktowego. Około 27-28 yardów do zdobycia, do pola punktowego. No i te pierwsze 10 yardów muszą pokusić się zawodnicy Angelsów, ale teraz próbują znaleźć zagranie, jednak rzucona piłka. I Angels Toruń, no tutaj nie mieli pomysłu na rozwiązanie w tej sytuacji, na rozegranie i dobrze, aby mogli cieszyć się ze zdobytych yardów i tak teraz będą próbować tego zrobić, dokonać tego ponownie w tej drugiej próbie. I kolejny bieg środkiem. I powstrzymany teraz. Bardzo skutecznie teraz Wilki Łódzkie. Tam teraz pik popisał się bardzo dobrym blokiem. Nie pozwolił tutaj rozwinąć się tej akcji ofensywnej Angels Toruń. Trzecia próba Angelsów. Teraz Angelsi przed szansą, ale powstrzymywany dobry rzut. Wybita ta piłka przez Kaczmarka, nie pozwolił dotrzeć tej piłce do Podobieńskiego. I dzięki temu powstrzymają, mają czwartą próbę Angels Toruń. Nasz zawodnik zespół Angels ma czwartą próbę, dalej około 28 yardów do naszego pola punktowego. I dalej 10 yardów w celu zdobycia minimum 4 prób. Defense!
No i zobaczymy teraz Angelsów przed kolejną próbą. Czwartą, ostatnią. Czy będą odkopywać, czy jednak będą próbować tutaj zdobyć te yardy i zdobyć te 10 yardów, aby sobie przedłużyć szansę na wbiegnięcie w pole punktowe. Nie dzisiaj już. Teraz jednak będą próbować. Próbuje tam środkiem przedostać się zawodnik Angelsów. Powstrzymany, ale pewnie skutecznie. Przebiec minimalnie 10 yardów. Udało się przebiec te 10 yardów i zdobyć cenne punkty. Coraz bliżej naszego pola punktowego. Zostało im około 15 yardów. Nie, około 15 yardów do pola punktowego dzisiaj Angelsi mają w tym momencie. Ale czy to nie za późno, bo to czwarta kwarta i już szybko powstrzymywany zawodnik Angelsów. Bardzo dobrze i skutecznie powstrzymują go Wilki Łódzkie. Nawet cofają o te kilka yardów. Około 4 yardów, nawet i 5 cofnięty zespół Angels Toruń. Angels zostają cofnięci o 5 yardów i mają drugą próbę. Teraz druga próba przed Angelsami. I już próba do grania na prawe skrzydło, ale nieskuteczne to podanie. Nie udaje się zawodnikowi Angels Toruń złapać tą piłkę i Wojciechowski tutaj próbował łapać, ale bardzo niedokładnie. No i trzecia próba przed Angelsami. No i teraz czekamy na to, co zrobią Angelsi. A teraz czas jednak poprosili Angels Toruń. Wiedzieli tutaj, że coś brakuje pomysłu. Muszą dłużej się zastanowić nad sposobem rozwiązania tego, tej trzeciej próby. Krótka przerwa, 30 sekund i zaraz wracamy do gry. Jeszcze przerwa i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i chwila, chwila odpoczynku, chwila na to, żeby jeszcze uzupełnić nawet płyny. Dzisiaj na pewno jest ciepło. No i teraz już wracają do gry zawodnicy obu drużyn. Trzecia próba w wykonaniu Wilków Angels Toruń. No i zobaczymy, dokąd zaprowadzi ich ta trzecia próba. No i już przy piłce zawodnicy Angelsów. Szuka tam podania, ale bardzo szybko sprowadzony do parteru zawodnik Angels Toruń w tej trzeciej próbie i cofnięcie o kolejne 5 yardów. Więc 20 yardów do przebycia. A teraz Kalita popisał się przepięknym tutaj blokiem. A co najważniejsze, Angels zostają jeszcze bardziej cofnięci do tyłu. No i pewnie... Pytanie, będą pewnie próbować tutaj przedostać się jednak dalej. Może znaleźć tą lukę w defensywie Wilków Łódzkich, co nie jest naprawdę łatwe w dniu dzisiejszym. I będziemy oglądać za chwilę czwartą próbę Angels Toruń.
teraz zobaczymy, jakie rozwiązanie, jaką zagrywkę wybiorą Angelsi. Teraz próba i znowu będzie długie podanie teraz do Podobińskiego, ale przerwane to przez Kaczmarka. Kaczmarek nie pozwolił tej piłce dolecieć do Podobińskiego i w ten sposób kończą czwartą próbę Angelsi i piłka po stronie Wilków Łódzkich. Więc jak na razie bezbłędnie defensywa Wilków Łódzkich nie pozwala zbytnio zbliżyć się do własnego pola punktowego i odbiera wszystkie szanse i możliwości tutaj drużynie Angelsów na zdobycie. Punktów, choćby punktów honorowych w tym spotkaniu. Mamy czwartą kwartę. No i już jest zagranie teraz ofensywne. Teraz Podczaski. Podczaski przedziera się i zdobywa 5 yardów w tej pierwszej próbie. Na pewno dzisiaj pogoda nie ułatwia gry. Wiemy, że Angelsów dzisiaj jest na pewno stosunkowo mało w porównaniu do rundy zasadniczej. Na pewno braki kadrowe, gdzieś może wakacje, przerwy, urlopy. Różnie to bywa, ale teraz znowu Wilki Łódzkie. Podczaski i teraz przez środek przedziera się. I cofnięty. I jednak zaliczona ta próba. I mają kolejne 4 próby Wilki Łódzkie. I przebytek wymagane 10 yardów. Wielkie brawa dla formacji ataku Wilku. No i będą teraz znowu próbować się zdobyć kolejne cenne yardy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tej pierwszej próbie Wilków Łódzkich. Ale coraz bliżej końca tego spotkania. Jak na razie 30-0 prowadzą Wilki Łódzkie. Na pewno na boisku pojawili się zawodnicy, którzy trochę mniej rozgrywają przy takim wyniku. Teraz środkiem świetnie popędził zawodnik Wilków Łódzkich. Grzelak teraz popędził środkiem i udało się zdobyć kolejną pierwszą próbę dla Wilków Łódzkich z okolicy 42 yardu, 42 yardy do pola punktowego, ale coraz bardziej przybliżają się do tego pola punktowego zawodnicy Wilków Łódzkich. Tutaj raczej nic złego już nie powinno się wydarzyć, jeżeli chodzi o Wilki Łódzkie. Musieliby naprawdę chyba przestać grać, żeby tutaj mogło się coś złego wydarzyć. I teraz już bardzo dobre, płaskie podanie, ale... I żółte flagi. Jaka decyzja sędziów, piłka wyrzucona, wypuszczona, więc można powiedzieć, że piłka żywa. Mogli ją łapać Wilki. I teraz sędziowie będą ustalać, jaka decyzja, co faktycznie się wydarzyło w tej akcji biegowej. Piłka została przechwycona przez zawodnika Angels, póki ją upadł i ją wypuścił. Zaraz dowiemy się, czy był na tyle długo w jej posiadaniu, aby po tym, jak ją wypuścił, piłka była żywa i została przychwycona przez naszych zawodników. Więc czekamy oczywiście na decyzję. I zobaczymy teraz, jaka decyzja sędziów w tym spotkaniu. Pięciardów kary, pierwsza próba. Dalej w posiadaniu Angels.
jako uznali za nieudane podanie do przodu, uznali sędziowie, że jednak wystarczyło ten czas, którym zawodnik trzymał tą piłkę upadając. No i pierwsza próba dla Angelsów i formacja ofensywna Angelsów pojawia się na boisku i teraz będą próbować ponownie zdobyć te cenne yardy. No i czekamy teraz na rozwój tej sytuacji. Też mamy motion, wydaje zafałszowane podanie Podobińskiego, ale jednak bardzo to dobrze przeczytane przez Wilki Łódzkiej. Powstrzymany bardzo skutecznie zawodnik Angelsów. Zatrzymujący numer 52, Mariusz Będkowski. Angels mają drugą próbę i dalej około 10 yardów do przejścia. No i teraz Angels Toruń przed szansą. Na kolejne yardy. Podanie, ale niedokładnie przyjęte teraz przez zawodnika Klauze Angelsów. Nieskuteczne to podanie i trzecia próba dla Angelsów. No i czekamy na kolejną, trzecią próbę Angelsów. Tutaj już, no można powiedzieć, emocje gdzieś opadły w tym spotkaniu. Nie ma tej wyrównanej walki, więc z pewnością finał, który będzie za 2 tygodnie, będzie jeszcze przynosił wiele emocji. Teraz nie pozwalałem, jednak udaje się przedostać zawodnikowi. Jednak cały czas zawodnik i udaje się zdobyć kolejne 4 próby Angelsom. Niestety udaje mu się zdobyć minimalnie wymagane 10 yardów i kolejne 4 próby dla swojego zespołu. Zatrzymującym w naszym zespole Tomek Niewiadomski. I teraz Angels przed kolejnymi 4 próbami. I 50 yardów do pola punktowego. Próba znowu zagrania tutaj na Klauze, ale bardzo niedokładnie przyjmuje tą piłkę. I teraz długa próba dla Angelsów. No i zobaczymy, jakie teraz rozwiązanie wybiorą Angelsi. Czy uda się znowu zdobyć kolejne cenne yardy. Podanie teraz, ale bardzo szybko sprowadzony do parteru i zdobyte około 5 yardów w tej trzeciej próbie. I trzecia próba. I czas teraz poprosili zawodnicy Wilków Łódzkich. Nasz
trener chce ustawić naszych zawodników przed kolejną akcją Rangers. No i zostały pewnie kilka minut ostatnich tego spotkania. Sędzia poinformował przed chwilą, że została minuta 20 sekund do końca. Minuta 20 sekund została do końca tego spotkania. Więc w przeliczeniu na minuty w futbolu amerykańskiego około 3 minut plus z tym zatrzymywanym czasem, ale minuta 20 sekund została do końca czwartej kwarty, do końca tego spotkania, gdzie Wilki Łódzkie wywalczą sobie dzisiaj miejsce w finale. No i czekamy teraz na odpowiedź Armii Poznań. Trzecia próba przed nimi. 45 yardów do pola punktowego. Już akcja, już teraz rzut na zewnątrz do Podobieńskiego. Podobieński jednak zdobywa teraz w tym momencie pierwsze przyłożenie, pierwsze punkty dla Angelsów, pierwsze 6 punktów na ich koncie. Bardzo dobra próba, bardzo dobra gra w wykonaniu Angels Toruń. Tym razem w roli odbierającego. I pierwsze 6 punktów zostaje wpisane na konto Angels w dzisiejszym spotkaniu. No i pierwsze punkty na koncie Angelsów. Zespół gości będzie starał się podwyższyć dotychczasowy dorobek. Patrząc na ustawienie, będą starali się rozegrać akcję i dołożyć 2 punkty. No i zobaczymy, będą próbować się jednak zdobyć na podwyższeniu kolejne 2 punkty, ale zobaczymy, czy im to się da. Uda. I teraz próba do podania do Podobieńskiego i udaje się zdobyć kolejne 2 punkty. I 30 do 8, ale tu już zostało naprawdę niewiele czasu. Aby tutaj mogło się coś naprawdę złego wydarzyć. W wypadku 30 do 8 w dzisiejszym spotkaniu. I na boisku po raz pierwszy pojawi się formacja Kick-off Angels Toruń. I po pierwszy raz pojawi się formacja Kick-off Angels Toruń. Ona będzie po raz pierwszy wprowadzać piłkę do gry. Zostało kilkadziesiąt sekund do końca tego spotkania. No i zobaczymy, jak będą wprowadzać piłkę do gry. Krótkie kopnięcie Angels. Piłka kozuje. I piłkę szybko przejmują zawodnicy Wilków Łódzkich. Jest bardzo trudna do opanowania. Nie pozwalają jej zbyt długo się poruszać po murawie. Przejmują jak najszybciej, żeby formacja ofensywna mogła tutaj wejść jak najszybciej. Może jeszcze pokusić się o kolejne punkty. Informacja obrony Angels Toruń. Zostało już niewiele czasu. No i teraz czekamy na to.
I teraz próbuje środkiem przedzierać się zawodnik Wilków Łódzki. Grzybowski próbował się tutaj przedzierać środkiem. Około 4 yardów zdobytych. I druga próba dla Wilków Łódzkich. Coraz mniej czasu. I teraz czekamy na tą drugą próbę. I jeszcze próbuje środkiem Grzybowski przedostać się. Jeszcze przedostać się i udaje mu się zdobyć kolejne 4 próby. I kończy. Ponad 10 i koniec spotkania. Właśnie zakończył to spotkanie w dniu dzisiejszym i Wilki Łódzkie wygrywają 30 do 8 wygrywają Wilki Łódzkie w tym półfinale i cieszą się z tego wyczynu w dniu dzisiejszym i meldują się w finale PFL 2 tych playoffów, które może w końcu dadzą upragnione awanse do najwyższej klasy rozgrywkowej. W finale, który odbędzie się 12 sierpnia. Wilki Łódzkie będą gospodarzem tego meczu. Oczekujcie. Wilki Łódzkie będą gospodarze. Na naszej stronie na Facebooku. A teraz jeszcze podziękowania obu zespołów za grę. Za to, że dzisiaj zostawili swoje serce i tyle i sił, ile mogli tak naprawdę. A Wilki Łódzkie meldują się w tym finale. W zeszłym sezonie był to finał PLFF 9. W tym sezonie finał PFL 2 playoffów, które dadzą może upragniony awans w końcu do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Ale czy tak się stanie? No to przekonamy się dosłownie za 2 tygodnie, w których to Wilki Łódzkie podejmują zwycięzcę drugiego półfinału, który jest dzisiaj rozgrywany. I z tego, co jak na razie widać, na razie Armia Poznań prowadzi z Rhinosami 9 do 14. Więc zobaczymy, z kim tak naprawdę Wilki Łódzkie zmierzą się. Zobaczymy, z kim się zmierzą. Jeszcze podziękowania dla kibiców, którzy dzisiaj bardzo licznie zgromadzili się na stadionie w Konstantynowie Łódzkim. I na pewno liczą na to, że wygrają. Na to, że w końcu po kilku latach powrócą do najwyższej klasy rozgrywkowej futbolu amerykańskiego, polskiej futbol ligi. I standardowo tak sobie dziękują, tak dziękują kibicom w dniu dzisiejszym Wilki Łódzkie, które meldują się w finale PFL Polskiej Futbol Ligi na drugim poziomie rozgrywkowym w dniu dzisiejszym. Zadowoleni kibice, zadowoleni zawodnicy Angelsom. Dziękujemy dzisiaj za walkę, za to, że zostawili tyle sił i tyle umiejętności, ile mogli, a Wilkom Łódzkim naprawdę w tym sezonie naprawdę wszystko wychodzi. Były drobne momenty, kiedy może było trochę trudniej, ale widać, że naprawdę przygotowani są do tego sezonu tak, jak to potrzeba. Dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia na kolejnych transmisjach na naszym kanale.
Witamy wszystkich na transmisji z meczu barażowego o czwartą ligę pomiędzy Widokiem Skierniewica a Ceramika Opoczno, gdzie emocje na pewno sięgają z zenitu, zwłaszcza po tym pierwszym meczu barażowym. Gracze Ceramiki już się piłka polu karnym. Próbować będzie dorzucać. Neto tam walczy o piłkę, uderzenie! Bramka! Jest 1-0!